Nie. Tak miało być. Witamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie na uroczystości zakończenia szkoły podstawowej przez uczniów klas szóstych. Witamy w szczególności panią dyrektor Iwonę Banachowicz, panią dyrektor Małgorzatę Kamieńską. Witamy wszystkich nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły oraz przedstawicieli uczniów klas młodszych. Witamy przedstawicieli Urzędu Miasta, przedstawicielkę panią Grażynę Dubako. Dzisiejsze spotkanie jest dla szóstoklasistów ostatnią uroczystością przeżywaną w murach tej szkoły. W ich pożegnaniu towarzyszyć nam będą słowa rzymskiego filozofa, który powiedział per aspera et astra, czyli dosłownie przez ciernie do gwiazd. Ta łacińska sentencja towarzyszyła ludziom przez wieki w ich zmaganiach z przeciwnościami i stale znajdowała potwierdzenie w codziennym, również naszym doświadczeniu, że nie ma sukcesów bez wytężonej pracy i wyrzeczeń. Powitajmy teraz tych, którzy dzięki swemu trudowi już za chwilę staną się absolwentami szkoły podstawowej. Sami sięgając do gwiazd, są jednocześnie gwiazdami dzisiejszej uroczystości. Powitajmy ich więc brawami. Prosimy o powstanie i staniecie na baczność. Do hymnu. Nastąpi teraz przekazanie sztandaru. Poczty sztandarowe do przekazania. Wskazujemy wam sztandar, symbol i chlubę naszej szkoły. Przyrzekamy strzec jego czci i honoru, być godnymi chorążymi pocztu. Poczet sztandarowy wstąp. Proszę o zabranie głosu pan dyrektor szkoły. Dzień dobry, witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie, bo nie miałam okazji oficjalnie Państwa przywitać. Starałam się z każdym chociażby spotkać się wzrokiem, ale teraz jest mi miło, że mogę wszystkim Państwu powiedzieć
niestety po raz ostatni z tymi dziećmi w tej szkole. Dzień dobry. Szanowni Państwo, chciałabym bardzo serdecznie przywitać na tej ostatniej uroczystości w naszej szkole, w obecności tych uczniów, wszystkich Państwa nauczycieli, przedstawicieli grona pedagogicznego, wszystkich gości. Państwa już witałam, ale szczególnie chciałabym przywitać serdecznie naszych uczniów. Witam Was z ogromnym żalem, że po raz ostatni. Z tym ogromniejszym, proszę Państwa, że jedną z tych klas miałam przyjemność przez 3 lata uczyć i każde odejście, każde zakończenie jest jakąś stratą, każde pożegnanie niesie za sobą jakiś smutek. Mam tylko taką nadzieję, że wszyscy Wy uczniowie zapamiętacie Wasz 6-letni pobyt w tej szkole jako nie stratę, ale jako zysk, który wyposażył Was w podstawową wiedzę i umiejętności, które pozwolą Wam w przyszłości rozwijać się, doskonalić, mądrzeć, dorośleć i pięknieć. Szanowni Państwo, Panie, które przygotowały dzisiejszą uroczystość, której wagę rozumiejąc, bardzo subtelnie do tego się przygotowały i zadbały o każdy szczegół, odniosły się do takiej starożytnej myśli per aspera ad astra, która mówi o tym, że każdy z nas, kiedy do czegoś dąży, musi pokonać wiele trudności. Każdy z nas i każde z Państwa dzieci ma jakąś gwiazdę, która mu przyświeca w tym, by do tej gwiazdy, do tego swojego obranego celu dojść. Szanowni Państwo, proszę mieć wiele zrozumienia, wiele tolerancji i na pewno ją Państwo macie, bo każdy z Was najbardziej kocha to, co jest najbliższego, czyli swoje dziecko. Więc proszę mieć takie zrozumienie, że nie każda gwiazda błyszczy jednakowym światłem. Dla jednych gwiazdą będzie to, że kiedyś zostaną profesorami, dla innych to, że zostaną biznesmenami, a dla innych to, że zostaną rzetelnymi, dobrymi pracownikami, dobrymi ludźmi, dobrymi rodzicami. Więc bardzo Państwa proszę, ponieważ Wasze dzieci po zakończeniu tego etapu podstawowego rozpoczynają bardzo trudny czas w swoim życiu. Czas, kiedy to ich wiek metrykalny i wyzwania, które przed nimi stają, skupiły się i wyznaczają im ogromnie wysoką poprzeczkę. Czeka ich ogromny trud i czeka ich on w tym czasie, kiedy w ich sercach będą siedziały przeróżne historie, z których nie zawsze będą sobie zdawały sprawę i bardzo często będą potrzebować Waszej pomocy. Więc ogromnie Państwa proszę, miejcie do nich dużo tolerancji, dużo zrozumienia, wymagajcie od nich, by dążyły Wasze dzieci do swojej gwiazdy. Ale proszę mi wierzyć, że każda gwiazda jest inna. Niech każde z nich pokona te trudy, które pozwolą im w dorosłym życiu powiedzieć: nie zmarnowałem młodości, osiągnąłem to, co chciałem. Jednakże proszę mieć do nich dużo wyrozumiałości. Czeka ich trudny czas. Nowa szkoła, nowi lub szkoły, nowi nauczyciele. Czas, w którym nie bardzo będą wiedzieć, co się z ich myślami często i duszą dzieje, bo wkraczają w okres dorastania, dojrzewania. Więc niekiedy może będziecie Państwo sobie myśleć, że nie taka gwiazda i nie do tej gwiazdy powinni dążyć. Pomóżcie im znaleźć ich gwiazdę, tak jak pomagały Panie wychowawczynie, zarówno w klasach 1-3, jak i w klasach 4-6. I jak staraliśmy się my wszyscy nauczyciele. Życzę Wam, młodzi moi absolwenci już szkoły podstawowej, abyście odnaleźli w życiu swoją drogę, abyście pamiętali o tym, o co Was prosiliśmy, abyście byli mądrzy, ale przede wszystkim, aby wyznaczało Waszą przyszłość takie podejście do rzeczywistości, które ma wpisane swoje myślenie, szanowanie innych. Szanujcie ludzi, którzy z Wami są, aby ludzie chcieli z Wami przebywać i aby wszystkim z Wami było dobrze. Życzę Wam sukcesów w gimnazjum, życzę Wam sukcesów w dalszej drodze edukacyjnej i życzę Wam, żebyście doszli do swojej gwiazdy. Zrobiliście już
niezły początek, bo może Państwu pochwalić Wasze dzieci, iż wynik egzaminu po szkole podstawowej, mimo że się strasznie tego obawialiśmy i mimo że ja nie do końca jestem z tego zadowolona, bo wiem, że stać ich na więcej, ale proszę mi wierzyć, że jest to wynik, który plasuje się wyżej niż średnia województwa i wyżej niż średnia krajowa. Myślę, że ten pierwszy egzamin zdali poprawnie i nauczyli się tego, że czekają ich inne egzaminy. Myślę, że już każdy egzamin zdacie coraz lepiej. Jednak najważniejsze, abyście dobrze zdali egzamin życiowy. Egzamin prowadzący Was do tego, żeby porządnie żyć. I tego Wam życzę, dziękując, że mogłam Was uczyć, że mogłam się od Was uczyć i że byliście w tej szkole. Każdy z Was głęboko zapadnie wszystkim nauczycielom w sercu. Dziękuję bardzo. Poznajmy teraz tych, którzy w swoich lotach zbili się najwyżej i tym samym osiągnęli na koniec roku najwyższe średnie ocen. Uczniami tymi są Filip Żelazowski, Pani Wojewódzki, Anita Smaga, Kamila Janowska, Izabela Matkowska, Ola Kowalska, Sara Skoczyk, Olga Kowalska, Natalia Szkiela, Anna Moleczka. Wyróżnienie szczególne. Dla tych uczennic, które osiągnęły najwyższą średnią, tytuł ucznia roku otrzymuje Barbara Dlawerska i Anna Kolesińska.
poprosimy panią Grażynę Dubako, przedstawiciela Urzędu Miasta oraz panią dyrektor szkoły. Dzień dobry państwu. Mam zaszczyt dzisiaj w imieniu pana burmistrza wręczyć nagrody dla najlepszych absolwentek szkoły podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach. Może przeczytam motto: jedna godna rzecz na świecie, twórczość, a szczyt twórczości to tworzenie siebie. Napisał to Leopold Staw. Nagroda dla Barbary Dylawerskiej, najlepszej absolwentki szkoły podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach. Nagroda dla Anny Kolesińskiej, również najlepszej absolwentki szkoły podstawowej nr 1. Prosimy za moment do odbioru świadectw pozostałych uczniów. Oni też dzisiaj świętują swój sukces. Może nie tak spektakularny, ale prawdziwy, będący efektem cichych zmagań nad książką i zeszytem. Brawo! Dawid Badalewski. Sandra Adamska. Mateusz Chorosz. Marlenka Bożenuk. Tomek Ekiet. Grzegorz Gotkowicz. Przemysław Kaniewski. Magdalena Hoffman. Adriana Kołoszewska. Paulina Jaśkiewicz. Filip Kraszczyński. Paweł Tarasiewicz. Dawid Kulesza. Nikola Kos. Bartłomiej Lacz. Weronika Perucka. Paulina Mazur. Kamila Radziwiłowicz. Kacper Mickiewicz. Natalia Zabadasz. Patrycja Oswald. Dariusz Sikora. Aleksander Pawlak. Katarzyna Sobczak. Adrian Piruk. Szymon Sołtysia. Norbert Szweda. Patrycja Stasia. Michał Waszczyk. Patryk Zamiślak. Świadectwo ukończenia szkoły to nie tylko. Chciałabym tylko powiedzieć, że uczniowie otrzymali wraz ze świadectwami pamiątkowe tabla. Takie samo tablo, tylko większe, pięknie oprawione, jest właśnie w tej chwili zawieszane na ścianach korytarza. Możecie je państwo zobaczyć wychodząc z holu głównym po prawej stronie. Świadectwo ukończenia szkoły to nie tylko zasługa ucznia, ale także wytrwała praca jego rodziców. Dlatego właśnie rodzicom dziś pragniemy szczególnie podziękować. Dziękując, myślimy o wsparciu, jakiego udzielaliście nam państwo we wszystkich działaniach wychowawczych szkoły. Myślimy o pomocy przy organizowaniu wycieczek i dyskotek, o pieczeniu ciast na imprezy klasowe, o wspólnym upiększaniu pomieszczeń klasowych, a także o sponsorowaniu różnych przedsięwzięć. Poprosimy teraz rodziców o odebranie listów gratulacyjnych i podziękowań.
Pani Romana Stawicka i Andrzej Adamski, zapraszam. Pani Agnieszka i Paweł Kołyńscy. Pani Teresa i Edward Bagrowscy. Pani Dorota Janowska. Państwo Bożeniuk. Pani Barbara Polszczewska. Pani Iwona Gorkowicz. Pani Beata i Dariusz Laskowski. Pani Iwona i Bogdan Krzyż. Pani Barbara i Ryszard Szkielowie. Pani Jolanta i Marek Glawerscy. Zapraszam. Pani Barbara i Ireneusz Pełczcy. Pani Jolanta i Krzysztof Hoffman. Pani Grażyna Tomaszewska. Pani Beata i Mirosław Poroszowie. Pani Izabela Jaszynowicz. Pani Izabela Kulesza. Pani Jolanta i Piotr Karasiewicz. Pani Beata i Andrzej Kraszczyński. Pani Małgorzata i Józef Kolesiński. Pani Iwona i Robert Sotysiakowie. Pani Monika i Krzysztof Kos. Pani Katarzyna i Grzegorz Stasiakowie. Pani Zuzanna Kowalska. Pani Renata Sobczak. Pani Grażyna Witkowska. Pani Jolanta i Rafał Lacz. Pani wypowiedź odbierz dla mamy. Jest. Mama na sercu. Pani Justyna Sabadasz. Pani Jolanta i Marek Kamolecz. Pani Iwona i Michał Ekiert. Pani Dorota i Krzysztof Mazur. Pani Janina Grabowiec i Henryk Radziwiłowicz. Pani Alicja i Wojciech Mickiewicz. Pani Katarzyna Sikora. Pani Żaneta i Andrzej Zawiślakowie. Pani Anna i Dariusz Oswald. Państwo Dorota i Wojciech Kwarnakowie.
pani Anna Piłk. Pani Elżbieta Iziemowicz-Smaga. Pani Mariona Szweda. Pani Barbara i Jarosław Waszczykowie. Pani Agnieszka i Robert Żelazowski. Proszę Państwa, wielu uczniów ma w swoim dorobku także osiągnięcia sportowe i artystyczne oraz wyróżniające się działania na polu społecznym. Prosimy nauczycieli przedmiotów o wręczenie dyplomów oraz trenerów o wręczenie swoich wytyczonych nagród. Zapraszamy. Pani Beata Hołońska. Ja dzisiaj jestem w trzech osobach miałaszy. Jako opiekun samorządu uczniowskiego, opiekun boczku sztandarowego i instruktor, nauczyciel kuka teatralnego. Najpierw poproszę tych, którzy bardzo ciężko pracowali w tym roku, czyli boczek sztandarowy, ponieważ braliśmy udział w różnych uroczystościach i szkolnych, i miejskich, a także smutniejszych. Poproszę Anitę, Sandrę i Bartka. Bardzo Wam dziękuję za pracę, za reprezentowanie szkoły i za to, że mogłam zawsze na Was liczyć. Mam nadzieję, że znaleźli godnych następców. Teraz chciałam podziękować czterem dziewczynom, które w ciągu trzech lat zrobiły bardzo dużo dobrego, pracując w samorządzie uczniowskim. Poproszę Olę, Anitę, Lizę i Natalię. Dziękuję Wam bardzo, byłyście bardzo pomocne, bardzo twórcze i kreatywne i za to bardzo Wam dziękuję. Już kończę, bo Pani kazała mi krótko, więc nie będę się rozwodziła. Przeczytam tylko podziękowanie, dyplom, czyli treść dla Izy Laskowskiej na przykład. Podziękowanie za zaangażowanie, dobry humor, świetną zabawę i pracę. O! Głos mi wysiadł. I pracę w kółku teatralnym, która rozweselała i uczyła szkolną dla dzieci i dorosłych. Dziękuję bardzo. Myślę, że takiego kółka teatralnego więcej nie będę miała. Jest mi bardzo przykro z tego powodu, ale z drugiej strony cieszę się, bo wzmocnicie szeregi gimnazjum i tam na pewno dopiero pokażecie, co potraficie. Poproszę Basię, obie Anię, Anitę, Faustynę, Olę, Olgę, Sandrę, Paulinę, Izę i rodzynka pod tytułem Kasper. Ola,
pani Jolanta Mód. Ja chciałam bardzo serdecznie podziękować paru uczennicom, już absolwentkom naszej szkoły za wieloletnią, naprawdę wieloletnią, bo trwającą 5 lat pracę na rzecz Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody. Ja przejmowałam to koło 5 lat temu, te dziewczynki przyszły do mnie i aktywnie pracowały, godnie reprezentowały szkołę na festiwalu ekologicznym i bardzo im za to serdecznie dziękuję. Zapraszam Basię Wylawerską, Anię Kolesińską, Olgę Bagrowską i Izę Laskowską. Dołączyła trochę później, ale za to cechowała ją niesamowita skrupulatność, zawsze była bardzo rzetelna, także bardzo dziękuję również Kamili Janowskiej. Przyjemność wręczenia dyplomów uznania dla tych dziewcząt, które wytrwale, efektywnie i z zaangażowaniem pracowały w ramach koła polonistycznego. Dostajecie dyplomy z pegazami, czyli skrzydlatymi konikami, które są symbolem natchnienia, w szczególności natchnienia poetyckiego. I następujące dziewczynki prosiłabym o wystąpienie. Sandra Czyż, Barbara Wylawerska, Anna Kolesińska, Izabela Laskowska, Weronika Perucka, Patrycja Stasiak, Sara Sporszyk. Chciałabym nagrodzić uczennicę naszej szkoły, Adę Kołaszewską, za wybitne osiągnięcia w tenisie stołowym. Ada jest aktualnie mistrzynią województwa Młodziczek, jest w pierwszej 30 w kraju i proszę Państwa, w imieniu swoim i swojego męża Jacka, trenera Ady, muszę Adę pożegnać, ponieważ dostała propozycję przejścia do ośrodka w Krakowie, do ośrodka, w którym trenują najlepsze dziewczęta w kraju. Myślę, że Ada niedługo dołączy do dzieciołów. Moi drodzy, chciałabym jeszcze w imieniu pana Oleksego wręczyć nagrody za udział w turnieju wiedzy o ruchu drogowym, zajęcie drugiego miejsca w powiecie w tym turnieju. Nagrody w turnieju już otrzymaliście, myślę, że donieśliście do domu odtwarzaczy DVD, a my chcielibyśmy jeszcze uhonorować was książkami. Bardzo proszę, Iza Laskowska, Paweł Karasiewicz i Ola Kowalska. Zapraszamy.
pan Leszek Nurkowski. Panie Leszku, gdzie pan jest? Pan wzywa do tablicy, no proszę. Poproszę teraz na środek najlepszych sportowców, z którym współpracowałem w tym roku i w poprzednim. To jest Michał Maszczyk i Kamil Poliński. Proszę o nich, poproszę. Proszę Państwa, to jest podpora reprezentacji szkoły właściwie we wszystkich dyscyplinach, grach zespołowych i lekki atletyzm. To są chłopcy, którzy zdobywali czołowe miejsca nie tylko w powiecie, ale i w województwie. Między innymi ostatnio Kamil Poliński zdobył złoty medal w życiu piłeczną palantową. Mistrzostwa województwa. Rzucił prawie 70 metrów, także piłka zniknęła, musieliśmy jej szukać po boisku. Norberta Szwedę i Bartosza Lacza. Również mistrzów powiatu w szurboju lekkoatletycznym, w mini siatkówce i w sztafetowych biegach przełajowych. Ci chłopcy, wszyscy, którzy dostają wszystkie zawody w powiecie, które były w tym roku, wszystkie wygrali, zajęli pierwsze miejsce. Nie tylko reprezentowały naszą szkołę w różnego rodzaju zawodach sportowych. Chciałbym podziękować w miejscu wszystkim dziewczętom, które reprezentowały szkołę chociażby w jednych zawodach, bo wiedzieli, jakiego kosztowały wysiłku i przygotowań. Natomiast sport ma to do siebie, że wyróżnia się przede wszystkim te osoby, które osiągają najlepsze rezultaty i najwięcej wysiłku w te rezultaty wkładają. Dlatego proszę o wystąpienie na środek następujące uczennice. Z klasy 6 A Sandra Czyż. W tym roku szkolnym osiągnęły również bardzo dobre rezultaty. Zajęły trzecie miejsce w sztafetowych biegach przełajowych, drugie w piłce siatkowej i pierwsze w drużynowym szurboju lekkoatletycznym. Przyczyniają się do tego, że szkoła w dalszym ciągu jest zdecydowanie najlepszą szkołą w powiecie i wyróżnia się również w regionie. Dlatego jest to zasługa przede wszystkim tych dziewcząt. Dlatego z nagrodami życzeniowymi
Ja nie będę przedłużał, drodzy Państwo, ale pozwólcie, że na zakończenie, ponieważ moja sympatia z tymi dziewczynami również się kończy, powiem jedno słowo, może jedno zdanie od siebie. Dziewczyny, bardzo dziękuję nie tylko za tą postawę, ale przede wszystkim za to, ile dostarczyliście mi wrażeń i emocji swoimi występami. Na pewno pozostaną one na długo w mojej pamięci. Dziękuję. Jak wymieniamy Radę Rodziców, jednym tchem tutaj mówiąc o nagrodach. Wszystkie te nagrody nie byłyby możliwe rzeczywiście bez pani aktywnie działających w Radzie Rodziców i bez Państwa, którzy opłacacie składki roczne. Zostałam upoważniona przez reprezentantów Rady Rodziców do wręczenia nagrody, która jest efektem losowania spośród tych dzieci, których rodzice obowiązkowo i systematycznie wnoszą składki na Radę Rodziców. I tą osobą, która odbierze teraz nagrodę, jest Kamila Radziwiłowicz. Proszę Państwa, nadszedł teraz czas, aby uczniowie klas szóstych złożyli uroczyste ślubowanie. Przepraszam jeszcze, że przerywam koleżance, ale miało tak być, show must go on, że miało się wszystko toczyć dalej. Ale zobaczcie Państwo, jak oni mają ręce w tej chwili obciążone, nie podniosą ręki do ślubowania. Proszę odłożyć rzeczy, może tam... Na parapet, tutaj na stoliczek, bo on się zrobił pusty. Jeszcze raz. Jest teraz właściwy moment, aby uczniowie klas szóstych złożyli uroczyste ślubowanie. Poczet sztandarowy wystąp. My, absolwenci szkoły podstawowej nr 1 imienia Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach, Tobie szkoło ślubujemy. Wiernie strzec Twojego honoru. Ślubujemy. Dalszą pracą i nauką rozsławiać Twoje imię. Ślubujemy. Z godnością nosić zaszczytne miano wychowanka szkoły podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach. Ślubujemy! Zdobytą wiedzę i umiejętności jak najlepiej wykorzystywać dla dobra całego społeczeństwa i kraju. Ślubujemy! Nigdy nie szczędzić trudu, by sięgać aż do gwiazd. Ślubujemy! Proszę o... Proszę Państwa, uczniów klas szóstych za chwileczkę pożegna samorząd uczniowski, ale najpierw proszę wyprowadzić poczet sztandarowy. Proszę spocząć, zająć swoje miejsce. Pożegnać klasy szóste w imieniu całej społeczności uczniowskiej. Koleżanki i koledzy, w imieniu samorządu uczniowskiego gratulujemy Wam ukończenia szkoły podstawowej. Po wakacjach czeka Was nowa szkoła, nowi nauczyciele i nowi koledzy. Życzymy Wam, aby każda nowo zawarta przyjaźń okazała się szczera i wierna, nowi nauczyciele niech będą wyrozumiali i sprawiedliwi. Pamiętajcie o podstawowej rzeczy, czyli alfabecie, którego niektóre litery Wam przypomnimy. A jak ananas, dawniej nazwa owocu, współcześnie osoba, która urozmaica szare życie klasy. Bohater snów dyrektora szkoły. Ale jak dyrektor, wykonawca władzy absolutnej, szef całej budy, osoba, przed którą czuje się respekt. Gierier gimnazjum. Trzyletnie więzienie 12-latków. Zakończone małą maturą. A widziecie? Emi, jaka miłość. Cudowne odskocze na szkolnych obowiązków. Stan emocjonalnego zauroczenia. Najczęściej uciąg przeciwny. Okres złożony po ojcowsku bytu. L jak rok szkolny, okres niewoli ucznia. Temat stawał.
w czasie wakacyjnym. Zetrek zeszyt, kartki papieru do zapisania, miejsce na twórczą pracę ucznia. W razie potrzeby łatwo wymienione. Wieczorem przy biurku siedziała i chwilę rozmyślała, jaka byłaby szkoła bez pana profesora, bez dyrektorki srogiej i nauczycielki drogiej. Jakie smutne byłyby szkolne mury i świat trochę szarobury, bez nauczycieli ciepłych uśmiechów, mimo naszych szkolnych grzechów. Choć czasami pokrzyczycie, coś w zeszycie przekreślicie, choć nas i drugi straszą, dzięki wam za pracę. Wielki, to rozumem ponad tłumem wznosi. Wielki, to szczytnym słowem światu prawnym głosi. Lecz czy nie większy, to w ciszy i skupieniu, wierny jak zawsze powołaniu swego. Niesie światło nauki, bez sławy, rozgłosu, dając go cierpliwością człowiekowi drugiemu. On rzetelnie i konsekwentnie rzeźbi dusze oporne, by stały się na trudy i zło odporne. Zaczyną bez rozgłosu, z miłością spełnionych, jesień podziękowania w serc, wdzięcznością przepełnionych. Dziś dzień tak uroczysty, jak promień słońca w poranek szary, możemy przenieść z głębi szczerości, tylko jak kwiaty, serc naszych dary. Jak kwiaty wiosny, świeże i białe, rosą poranków jasnych oblane. Kwiaty, za wszystkie godziny wspólne, na resztę życia nie zapomniane. Kwiaty za serce tak ludzkie, że zawsze wszystkich nas rozumiało. Dziękujemy po raz ostatni pani dyrektor i wam, drodzy nauczyciele, za troskę i opiekę do ostatnich naszych chwil w tej szkole. Dziękujemy wszystkim, którzy sprawili, że szkoła, która przed kilku laty była dla nas nowa, obca, stała się nam przyjazna. Tutaj stawaliśmy się coraz doroślejsi, bogatsi, umiejętności. A dzisiaj kłaniamy się szczególnie nisko naszym wychowawczyniom z klas młodszych. Panie Aleksandrze Pomajbo i pani Renacie Szrok. Pani Aleksandrze Andraszewicz-Lewandowskiej i pani Milenie Tarkowicz. Pani pielęgniarka, pani Violetka Kozłowska. Gimnazjum. Gimnazjum.
Dziękujemy gorąco pracownikom administracji i obsługi za to, że troszczyli się o to, by w szkole było dobrze, czysto i bezpiecznie, aby nikt ze szkolnej sołki nie wychodził głodny, a po lekcjach bezpiecznie wrócił do domu. Przepraszamy za wszystkie kłopoty i przykrości. Nie myślcie o nas źle. Za świętą cierpliwość, dobroć i wyrozumiałość dziękujemy. Kwiaty, które Panu ofiarujemy, niech będą skromnym symbolem naszej wdzięczności. Odgraniczyć, wszak gdy się urodziłam, nie umiałam trzech zliczyć. A dziś gwiazdy i słońca liczę na ciemnym niebie i liczę je bez końca, jak perła w nich grzebie. Zanurzy w drodze mlecznej ręce, jak w mące białej, będzie z nich chleb bajeczny, mądrości doskonałej. Śnieg na świerkach i pierwszy deszcz. Byłam wtedy mała jak muszelka, a czarna suknia matki szumiała jak morze czarne.
W dzisiejszym dniu nie zapominamy o naszych drogich rodzicach. Wiemy, jak wiele trudu włożyliście w wychowanie nas, jak bardzo troszczyliście się o nas i ciągle wspieraliście w trudach zdobywania wiedzy. Wam, kochani rodzice, dedykujemy wiersze, które wybraliśmy specjalnie na tę okazję. Miękka chusteczka ocierała łzy, smutki małe i duże, przeganiała gwałtowne, dziecinne burze, twój uśmiech. Ciepły szal otarł radosne chwile i ogniki, sączymy śmiał w rytm serca muzyki, twoje dłonie. Kryształowe lustra malowały moje najlepsze odbicie, każdą chwilę dobra w podwójnym zachwycie, twoje oczy. Kolorowy parasol przeganiał czarne chmury, zły zawiruchy, dawał łyskie nadziei i ziarenko otuchy, twoja miłość. Twój uśmiech, twoje dłonie, twoje dobre oczy, twoje serce przy moim wytwale wciąż kroczy. Tak było, jest i nadal zostanie tak samo, za tę pewność niezbitą. Dziękuję ci, mamo. Wiemy, jak ciężko pracowałeś, tato. Wszyscy cię bardzo kochamy za to i za twoje szlachetne serce, w którym rodzina pierwsze ma miejsce. W tym dniu dzisiejszym przyjmij podziękę za wiarę, mądrość, ojcowską rękę. Są dwa takie serca spośród serc wielu tysięcy i biją wciąż nieprzerwanie i kochają najgoręcej. Do serca taty i mamy, najlepsze w całym świecie i nigdy takich serc nie odnajdzie się. Mijają lata w rozpędzie, twarde skały czas kruszy, miłości rodziców do dzieci, żaden czas nigdy nie ruszy. Dziękujemy naszym ukochanym rodzicom za opiekę i wychowanie. Kochamy was gorąco. Postaramy się was nie zawieść i sprawić, że będziecie z nas dumni w przyszłości. Niech serca, które wam ofiarujemy, będą wyrazem największej miłości do was. Czy poznajecie państwo te dzieci?
Pamiętam, to jest drugi deszcz, który nas stadionie. A to sprzątanie świata w tym roku. Sprawdzian po szkole podstawowej. A to już będzie sprawdzian. Proszę Państwa, i za chwilę tę prezentację zakończy zdjęcie jednej z klas pod statuą Bolesława Chrobrego. Jest to taki dobry akcent kończący prezentację, choć wiemy, że dzieci za chwilę polecą wysoko. To jest ten ważny dokument, który musicie Państwo donieść do gimnazjum. Dziękujemy.